wtedy zagramy teraz bardzo smutną piosenkę. To jest taki Van Morrison dla ubogich. W sensie nie dla ubogich słuchaczy, ale dla ubogich pisarzy, piszących. Byłem kiedyś na festiwalu w Radzyniu Podlaskim. I tam, ponieważ... To jest skomplikowana historia, opowiem ją. Byłem na festiwalu w Radzeniu Podlaskim i jak to był trzydniowy festiwal latem. I jak to na festiwalach zazwyczaj bywa? Się bardzo używa różnych rzeczy. I mieszkaliśmy w takim internacie w akademiku i każdego dnia wstawałem i nad łóżkiem była naklejka z naszym świętym błogosławionym papieżem, tym dobrym Polakiem Janem Pawłem II. I on na mnie zawsze wstawał i patrzył na mnie z takim politowaniem i z taką pogardą, jakby mówił mi, że każdego dnia przesadzam i że powinienem sobie uspokoić się. I wtedy przypomniałem sobie te piękne słowa polskiego papieża Polaka, papepe, że wolność to nie jest to, że robisz co chcesz, tylko jest to możliwość czynienia tego, co trzeba. I papież, jak się okazuje, miał rację, ponieważ w trzeci dzień już kompletnie przegięliśmy pałę, zaspaliśmy na pociąg i w ogóle musieliśmy 15 godzin wracać z Radzenia Podlaskiego do Wrocławia, także... I z tego powstała ta piosenka. Tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptów w moim głupim łbie, kiedy nic nie wiem, ale udaję, że wiem. Trzeba robić to co trzeba, a nie to co się chce, bo wciąż robię co chcę. I tylko dzieje się. Mówią, że mogą ten system oszukać, że nie muszą przestrzegać porządku, grawitacji i ustaw. Będą robić to, co chcą i się nie martwić, co potem. A później mają 40 lat i sami siedzą ze swym kotem. Ci ludzie mówią, że gonią swe marzenia. Ci ludzie mówią, że słuchają swego serca. Lecz mam dość gadania. Mam dość pieprzenia, bo kiedy wstaję i patrzę rano w lustro, wiem, że nie robię co trzeba. I stracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptów w mojej głupiej głowie, kiedy podobno się realizuję, a i tak nic nie robię. Trzeba robić to co trzeba, a nie to co się chce. Bo wciąż robię co chcę i tylko dzieje się. Piekło jest pełne ludzi, którzy słuchali tylko siebie. Siedzą i gdybają, o ciekawie jak jest w tym niebie. I gdy przychodzi diabeł z widłami, by wziąć ich w obroty, oni mówią, sorry stary, nam się nie chce, mamy coś innego do roboty. Tych ludzi nie przekonasz, nie widzą w tym nic złego. Pani prawda i odpowiedzialność jest procesem i banałem. Możesz mówić im latami, lecz nie nauczą się niczego. Bo wiem, ile nie zrobiłem, ile życia zmarnowałem. Nie tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptu w mojej głupim mnie, kiedy nic nie wiem, ale udaję, że wiem. Tracę cierpliwość do ludzi takich jak ja, kiedy robię co chcę, a nie to co mam. Kiedy słucham szeptu w mojej głupim mnie, ile jeszcze zmarnuję szans. Jeden wie, zabawnie ile razy można nawalić i tak wyjść na swoje.
tak notuję sam w grobie, ale odpowiada mi trzeźwo, niby alkohol we mnie buzuje, że nie jest rzecz tym, co jutro, rzecz tym, co dziś. Jemnie ją co często.